1 października na blogu STSO, który pojawia się informacja na temat nowego eventu World of Tracks, a więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software, a dzisiaj mamy informację na temat nowego eventu World of Tracks dla ETS-a jak i ATS-a i to nie jest byle jaki event, ponieważ ten event odbywa się pod symbolem różowej wstążki. Jakby ktoś nie wiedział co to jest, no to tutaj SCS akurat napisało. Jest to symbol głównie spotykany podczas międzynarodowego miesiąca świadomości raka piersi. Jest ten software właśnie w miesiącu październiku, ponieważ październik jest właśnie tym miesiącem. Postanowiło zrobić taki event dla obu gier, taki charytatywny event, który ma na celu po prostu wsparcie tutaj wszystkich kobiet walczących z tą bardzo ciężką chorobą. No i w sumie oprócz samego eventu pojawiły się jeszcze DLC, tutaj pewny hashtag jeszcze powstał. Tutaj dokładnie jest Pink, My Track. No takie spore wydarzenie tutaj jest dosyć. Event to jest, można powiedzieć, jedna z części tych rzeczy, które SCS tutaj przygotowało. No ale tak, w dzisiejszym poście no jest sporo informacji, które może po prostu pominę, bo nie chcę po prostu przeciągać tego filmu. Możecie sobie poczytać, bo w sumie tutaj SCS Software pisze o tym, że zdecydowali się to zrobić, że zostali zainspirowani przez producentów ciężarówek i oczywiście kierowców całego świata, że w tym okresie robią specjalne rzeczy, specjalnie działają na rzecz właśnie tych instytucji, które po prostu pomagają kobietom leczyć się z tej choroby. Może zanim przejdę do tego eventu, no to na początku w tym poście mamy tutaj mowę na temat jednego z tych DLC, tutaj jest akurat dla ETS-a, na samym końcu w sumie jest ATS, nie wiem dlaczego oni tak zrobili, nie po kolei, ale tutaj no to może się zatrzymam właśnie na temat tego DLC. Jak widzicie, jest to akurat pewien pakiet, no tutaj są głównie te malowania dla ciężarówek, jak i dla czep. One mniej więcej tak się prezentują, no głównie można tutaj patrzeć na screeny, bo w sumie w opisie nie ma informacji, ile tutaj jest tych malowań dokładnie. Natomiast jedna ważna rzecz jest, jeśli chodzi o te DLC. Tak się prezentuje dla ETS-a, dla ATS-a jeszcze tutaj pokażę. Jedna jest taka ważna rzecz, ponieważ SC Software nic z tego nie zarabia. Oni cały dochód ze sprzedaży tych DLC przeznaczają właśnie na wsparcie fundacji. Akurat w tej chwili obecnej dla dwóch fundacji, które są tutaj wypisane, które właśnie działają na rzecz właśnie walki z rakiem piersi. Więc tutaj no bardzo dobry gest ze strony SC Software, że postanowili coś takiego zrobić. Jak dla mnie tutaj respekt dla SC Software za to, że przeznaczają całe środki ze sprzedaży tego DLC, nic z tego nie zarabiają, no naprawdę szacun. No i kolejna rzecz, którą tu mamy po tym DLC, no to tak jak mówiłem, jest tutaj akurat ten hashtag PinkMyTrack, który można wykorzystać w social mediach, na takich jak na Twitterze, Instagramie, Facebooku, publikując tam swoje zdjęcia z tym malowaniem, jak siedzi na przykład właśnie z tymi ładunkami z tego eventu, czy też może jakieś konwoje się odbywają, czy coś w tym stylu. Tu jest informacja na temat streamu, który w sumie już się odbył. Odbyła się właściwie w momencie, kiedy nagrywam ten film, więc po prostu to minę. No i przejdę teraz do najważniejszej rzeczy, czyli eventu, jak on się prezentuje, jakie są zasady i nagrody. Zasady. No to tak, w takim skrócie. Jest cel community, gracze mają łącznie zrobić 1 000 000 dostaw. Natomiast jeśli chodzi o cel osobisty, no trzeba zrobić przynajmniej 12, żeby otrzymać swoją nagrodę za cel osobisty, żeby wykonać ten cel swój. Wydarzenie zostanie zakończone w niedzielę 20 października, oczywiście do końca dnia. Zastanawiam się, czemu oni nie lecą po prostu przez cały miesiąc. Fajniej by było według mnie, bądź cały miesiąc trwa ten miesiąc walki z rakiem piersi, więc tutaj ten event w sumie powinien tak trochę potrwać, no, cały miesiąc. Więc trochę dziwię się, czemu tylko do 20 października. Natomiast jakie są nagrody? Za cel osobisty, czyli za 12 dostarczonych tutaj ładunków, dostaniemy unikalną parę wiszących rękawic bokserskich z różową wstążką. Jakby ktoś nie wiedział, jak one wyglądają, no to były pokazywane u mnie w poprzednim filmie. Możecie sobie go zobaczyć, jest na kanale dostępny. Natomiast jeśli chodzi o cel społeczności, no jeśli community wykona tutaj 1 000 000 dostaw i jeśli wcześniej osiągnęliśmy swój cel, czyli jeśli my wykonaliśmy 12 zleceń, a potem community już wykona te 1 000 000 dostaw, no to wtedy dostaniemy jeszcze te kości, właśnie też symbolem tej różowej wstążki. Tak się to prezentuje, prawdopodobnie te rzeczy możecie już zobaczyć też na rynku Steam. I jeśli chodzi o te informacje, to przede wszystkim tyle. Event trwa... Tak się prezentuje.
Nie mam pojęcia, jak wygląda w sumie ta naczepa, bo nie grałem w ogóle jeszcze w grę. Ledwo przyszłem do domu, już nagrywam informacje. Wydaje mi się, że chyba tak wygląda, ale pewności nie mam, bo może to jest akurat z tego DLC. No chyba, że podczas tego eventu tak wygląda, chyba, że te naczepy w sumie różnią się. Nie mam pojęcia, jak to tam wygląda. I w sumie jeszcze co tu mogę pokazać? Może właśnie stronę Wotra, bo tutaj stała się dosyć różowa i to bardzo. Tu mamy akurat ten cały licznik. Jak widać i obecnie, kiedy to nagrywam, czyli około 18 1 października. No na razie postęp to jest niecałe 40 tysięcy na milion, więc jeszcze trochę tych dostaw jest. Oczywiście te zlecenia są łącznie liczone i z ETS-a i z ATS-a. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o te informacje. Była mowa na temat eventu, na temat DLC, gdzie cały zysk idzie na wsparcie fundacji, które walczą z rakiem piersi. I w sumie to tyle. No jest jeszcze ten krótki filmik, ale to można go sobie zobaczyć. Każdy jest tam na YouTubie. No i cóż, jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!